Dzień dobry, witam Państwa na naszej farmie Lubuskie Angusowo. Co prawda w tej chwili nie jesteśmy na naszej farmie, tylko jesteśmy na polu graniczącą z naszą farmą. Jest to pole naszego sąsiada, który miał tutaj posianą kukurydzę na ziarno. Kukurydzę zebrał, ale po zbiorze zostało bardzo różnych fajnych odpadków, które my możemy wykorzystać. Sąsiad pozwolił nam, abyśmy wpuścili tutaj swoje angusy i żeby one dokonały zniszczenia tego, co tutaj zostało. A zostało naprawdę bardzo dużo skarbów. Nie dość, że są tutaj resztki po tej kukurydzy, to są wręcz całe kolby. Zobaczcie, one tutaj jeszcze są nawet niepodbierane. Jest fajne ziarno. Tych kolb całych jest naprawdę mnóstwo na tej kwaterze, więc nasze angusy na pewno będą się z tego cieszyły. Mnóstwo ziarna, mnóstwo liści, jest też trochę chwastów, trochę trawy. Na pewno angusy wszystko to pięknie wyzbierają. Zobaczcie, jaka piękna kukurydza tutaj leży. Aż się prosi, żeby ktoś tutaj to dokończył. Bierzemy się do roboty. Jest tu około 4 hektarów. Musimy to wszystko ogrodzić. Mamy kołowrotki, mamy słupki. Podłączymy do tego elektryzator. Ekipa zwarta i gotowa. Zobaczcie, już tam Karina stoi z kołowrotkami. Za chwilę rozkładamy kołowrotki. Rozstawimy słupki, no i później wpuścimy w to wszystko angusy. Ogrodzenie mamy już ustawione, dookoła żeśmy to ogrodzili. Rozstawiając to ogrodzenie zobaczyłem, jaki tu jest ogrom tej kukurydzy. Zobaczcie, ile tego tutaj leży na ziemi. Niestety prawdopodobnie została zbyt późno zebrana, a poza tym nie była zbyt mocna i bardzo dużo kolb poodpadało i tego wszystkiego teraz leży mnóstwo na ziemi. No i pomysł jest taki, że angusy to bardzo ładnie pozbierają. Za chwilę je wpuszczę, zobaczcie, cały rządek tutaj położony, wszystko leżą kolby, bardzo ładne kolby, zobaczcie, mnóstwo ziarna. Myślę, że angusy naprawdę będą zadowolone. Zobaczcie, jak to wygląda. No więc tak. Idę w tej chwili po angusy. Przyprowadzę je tutaj dookoła pola. Włączę pastucha. Jeszcze tutaj muszę popodłączać wszystko, żeby w tym pastuchu był prąd. Tutaj użyliśmy, z jednej strony jest stalowa linka 2 mm, ładnie naciągnięta. A z drugiej strony już plecionka. Mam tu już wszystko przygotowane. Muszę tylko poprzełączać kabel. Już kiedyś zawczasu pomyślałem o tym, że takie rzeczy będę robił. Co prawda nie na polu sąsiada, tylko na sąsiednim. To mam zrobione już. Przygotowane są wyjścia. O, jest przygotowany przewód, który jest połączony. Za chwilę ja go tutaj podłączę do pastucha. Z tej strony ograniczę to sprężynkami. O. Tu podłączę to sobie do bramy. Tak, za chwilkę to zrobię, że angusy tutaj zawiążę. I zobaczcie, pięknie odgrodzone dla angusów. One nie będą tam przechodzić. Zrobi robotę. Ja już w tej chwili wzdłuż pastiska idę. One jeszcze co nieco powyjadają na tym pastwisku. Mimo tego, że jest listopad, no to jeszcze troszkę tej trawy tutaj odrosło. Na tej kwaterze już były angusy. Z planowanych 20 dni były 13, więc no trochę przeszacowałem wartość tej kwatery. No ale zawsze troszkę tutaj były, troszkę pojadły. Obok kwatera jeszcze jest zielona, jeszcze tam nie były. No więc myślę, że na tej sąsiedniej tutaj kwaterze jeszcze z 5 dni, ona słabsza, z 5 dni będą. No i wtedy zakończy się już wypas, jeżeli chodzi o na pastwiskach w tym roku. No i zaczniemy proces bell grazing. Już powoli ustawiamy do bell grazing nasze belki na trójkąciku. Myślę, że
że w tym roku, jeżeli pozwoli siano i pozwolą warunki, bell grazing będziemy używać w dwóch naszych kwaterach. Na trójkąciku, gdzie będzie przygotowanie pod kukurydzę. Tam naprawdę chcę długo podtrzymać zwierzęta, bardzo szczelnie pokryć wszystkimi odchodami i resztkami siana i słomy tą kwaterę, porządnie przygotować, zmulczyć tą ziemię, aby przyszłe plony kukurydzy były obfite. Także to jest taki plan. Według takich moich wstępnych obliczeń, jeżeli plan kukurydzy dopiszę, będę w stanie wyciągać 20 dni w roku wypasu. Były pytania, dlaczego wpuściłem angusy w tak późnej porze, czyli w tak późnym rozwoju kukurydzy, że ona była przesuszona. Zrobiłem tak dlatego, że chciałem dokonać takiego eksperymentu i sprawdzenia kukurydzy właśnie w takiej fazie, jak angusy będą ją pobierać, dlatego że ma to stanowić przedłużenie mojego systemu wypasu. To znaczy, że w momencie, kiedy już nie będę miał traw na pastwisku, to właśnie moje stado ma wejść w taką oto kukurydzę i jeszcze przedłużyć okres takiego wypasu, zanim wejdą na bell grazing. Taki jest po prostu pomysł i to testowałem. Wypadło wyśmienicie, wiem, lepiej niż przypuszczałem. Chodzi o to właśnie, aby angusy jeszcze w listopadzie, a może nawet w grudniu, kiedy ta kukurydza jest dostępna, żeby one weszły w tą kukurydzę i ją wyjadły. Także nie chodzi mi, żeby one zjadły w tą kukurydzę, kiedy jest zielona, choć i takie doświadczenie będzie można zrobić, przedłużyć po prostu, opóźnić wypas jesienny na niektórych z kwater, a skarmić kukurydzę kiedy jest zielona i może kiedy jest bogatsze. No, można różne eksperymenty sobie tutaj urządzać, można się tak bawić różnymi rozwiązaniami. No, teraz tutaj wprowadzę angusy. Będą miały dwie ścieżki dojścia. O, Baśka chodzi tutaj po kwaterze. To wszystko później pozamykam, tylko chodzi mi, żeby przeprowadzić. A zobaczcie, tak wygląda kwatera po bell grazing, który był robiony ze swej zimy. Zobaczcie, ile tutaj na ziemi jest jeszcze tej materii organicznej. Wpuściłem niedawno tutaj angusy. Zobaczcie, jak one to fajnie poprzewracały. To wszystko będzie stanowić niezłą warstwę próchniczą w przyszłym profilu glebowym tej oto kwatery. Coś tu widzę na rozrabiały. Baśka, sama chodzisz? O, pozrywały całkowicie, widzę, pastucha. No tak to jest z bydłem. Napsociły. Po prostu napsociły nieźle. No i teraz trzeba będzie je... O. Wszystko będę musiał naprawiać. Bolinki są pozrywane. I porozciągane jeszcze dodatkowo. A widzę, co się stało. Wyłamały słupka po prostu. I przez to jest jak jest. Cały słupek jest wyrwany. Uciekaj mi stąd. Idź sobie stąd. Hop, hop. Idź. 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 Idź sobie. Idź sobie. Idź. Idź. O. Połamały słupka całego. No i tak to jest z bydlakami, widzicie. Muszę to zaraz ponaciągać, żeby one mi tutaj
nie wlazły. No nic, muszę to naprawić i za chwilę będziemy kontynuować tutaj prowadzenie stada. Nie chciałbym, żeby one mi po prostu weszły na tą kwaterę. No i udało mi się tam naprawić ogrodzenie. A teraz prowadzę stado. Z tym, że zatrzymało mi się przy sprężynkach i teraz lecę, żeby mi nie weszły na kwaterę. Jednak się nie udało. No dobra, pójdę tędy. Chciałem, żeby poszły drogą, ale skoro chcą iść przez kwaterę, to pójdą po suchym. Wydeptałem jeszcze dodatkowo część sitów, także źle nie wyszło. No, chodźcie. Tutaj jeszcze na tych kwaterach nigdy nie robiłem bell grazing. No i widać różnicę pomiędzy tamtymi polami a tymi. Gdyby nie trójkącik, to w tym roku robiłbym bell grazing. No pomysł jest taki, że na trójkąciku będą przez większe zimy, ale być może zostanie mi jeszcze troszkę siana i słomy, żebym mógł poustawiać to wszystko w tych oto sitach. No więc prowadzę je teraz. Zaciekawione. Całe stado wyszło, na szczęście. Idą cielaki. Wczoraj wyjechały 4 jałówki ze stada. Zostały już tylko te najmłodsze byczki. Na farmie już nie ma żadnych jałówek. Wszystko w tym roku żeśmy sprzedali. No tak, teraz muszę je tutaj tak przeprowadzić, żeby mi nie uszkodziły panela i elektryzatora. Bąguś stoi. Co, grubasie? Tak go przezywamy, choć Filip zaczął go nazywać też Johnson. Z jakiegoś powodu. Mówi do niego pan Johnson. Okej. Zaraz je tu wprowadzę. Pootwieram im to wszystko. One już gotowe. Cześć, urwi się. Dobra, jeszcze tylko na chwilę zabiorę panel, żeby mi go nie pouszkadzały. I skrzynkę z dodatkowym akumulatorem. Przeciągnąć jedną ręką, jak zwykle pracując z kamerką i z ciężkimi rzeczami jest to prawie a wykonalne. No ale jakoś tam się udało, mam nadzieję, że jakoś tu ominę. Postawię słupek, postawię jeszcze obudowę, jakoś im tu zagrodziłem, myślę, że będzie dobrze. Op, op, op. Muszę je tu wyprowadzić wszystkie. Op, op, op. Chodźcie. No niestety bydło jest takie, że te czasami staną i będą wyły, a nie ruszą się. Psst, psst. Chodź, Junek. Hop, hop, hop. To zaraz i tamte wyjdą. Hop, hop, hop. No. Trzeba czekać, aż tamte głupki powychodzą wszystkie. Jak widzicie, tam się za pastuchem kotuje, bo one by chciały po prostej. Muszę czekać, aż wszystkie wyjdą, żeby zaprowadzić je na kukurydzę. Dobra, część wyszła. Idą, znalazły sobie wyjście. Zobaczcie. Biegną. O, bongo biegnie, zobaczcie jak skacze.
Zobaczcie jak skacze. Cudak. O, i dwa cielaki zostały. Jak zwykle. Porobię, o, przez pastucha. No, powyłączane jest wszystko, więc... O, pobiegły. No, to prowadzę je. Myślę, że te pole, na które pójdą, to od wojny nie widziało zwierząt na nim. Więc będzie to prawie dziewicze odkrycie dla tego pola, że będą po nim chodziły jakieś zwierzęta. No, ta zielonka, która jest na tym polu, ich za bardzo nie interesuje. Zobaczcie, stanęły, wiedzą, że fajna trawa jest po drugiej stronie, myślały, że na nią wejdą. No, się zdziwił. Tak, krzyczą, chcemy tam. Wykorzystam również, nie oddzielam im tu korytarza na tej kwaterze, żeby sobie tutaj też chodziły, no i pozrzucały troszkę odchodów przed zimą. Dodatkowa warstwa takiego nawożenia też zrobi dobrą robotę. Aha, czyżby zobaczyły, że brama otwarta? No dobrze, się zbliżyły. Zaraz je tam przeciągnę. Ach, Karina już się tam woła. Już się usłyszały. Bruno! Bruno! Chodź, Brunek, chodź! Away! No, Karina już się tam woła. Także one zaraz pójdą. A tu od tyłu zobaczcie, jak Brunek pracuje, żeby je pozganiać. Kombaj, Bruno, kombaj, chodź! Brunek! Bruno! Chodź, kombaj! One przez tą bramę chyba nigdy nie wychodziły. Z tego co pamiętam, może raz wychodziły. Teraz mi się przypomniało, raz wyszły, gdy potrzebowaliśmy w tych brzuskach je wypasać. Chodź Bruno, bierz. O, jak pogonił. O, do stada. Chodź Bruno. Za daleko ją. Chodź. Bruno. Tak ją rozpędził, że nie wyhamowała. Chodź do mnie. Chodź. Bierz ją teraz. Do stada. Zrobił kółko. O, poszła do stada. Pięknie ją pogonił. No i teraz zobaczmy, co też one tutaj będą wyrabiały. Muszę tutaj przeciągnąć linkę. O. Tą paszę już znają, kukurydzę. I zobaczcie, już się na nią rzuciły. I będą wybierać kolby kukurydzy. No, poobserwujmy, co też one tu wyjadają. Jak się dobierają do takiej kolby kukurydzy? Dają radę. Zobaczcie. No dobrze, ja je tu zostawię. Jeszcze wracając z farmy, to przy drodze dojazdowej do naszej farmy, będziemy mogli poobserwować jeszcze chwilę, co też one tutaj robią. A tu Baśka. Jak tam Baśka? Smakuje ci kukurydza? Co? Zobaczmy, jaka to jest. Nie bój się to, co ty. Przecież ci krzywdy nie zrobię.
Zobaczymy, czy weźmie z ręki kukurydzę. Masz. Weźmiesz? No, patrzcie, jaka zajęta przeżywaniem. Masz. No. Zabrała ode mnie. No i jak one to jedzą? Gryzą na pół? Bo było pytanie, czy się może zadławić taką kolbą kukurydzy krowa. Ona jest mięciutka. I co, bocznymi zębami zgryzie? I bez problemu to wciągnie. No, nawciąga. O, patrzcie, jak wyjadła pięknie. Zobaczcie, ile zostało. Całe ziarno i część zostało wciągnięte. No dobra, zostawiam je tutaj. Pozamykam tam przejścia, żeby one nie poszły mi tam, gdzie nie potrzeba. I niech się tutaj silą na tej kukurydzy. Podciągną się troszkę. No a dla nas będą to jakieś tam dodatkowe korzyści. Moje byczki przed chwilą dostały słomę do wewnątrz swojego wybiegu. No i jak to z nimi? Wariują się i cieszą się, że dostały. Przed chwilą mocno szalały. O, zobaczcie, jak one podskakują. Widzę, że już całkowicie się odseparowały od stada. Stado chodzi tutaj za płotem. Rozeszło się po całej tej kwaterze. A byczki nawet nie wyły i nie próbowały nawoływać. W nagrodę dostały słomę, żeby sobie porozwalały, żeby miały się gdzie ułożyć. No i się pobawić. Na razie są dwa, ale w przyszłym tygodniu myślę, że będziemy znowu przeganiać stado w czasie weekendu, więc dojdą jeszcze dwa byczki, także będą już cztery tutaj chodziły. Tamte dwa po prostu poczekają na wyjazd do swojego nowego gospodarstwa. Ładnie się rozwijają. Ten byczek cały czas mnie zachwyca. Ma przepiękną budowę. No i cieszy oko. Jak on tutaj sobie świetnie radzi. No, w tej chwili poszedł sobie, a ten się schował za belkę. Fajnie wariowały. Chciałem to uwiecznić, ale zanim poleciałem po kamerkę, to już było po zabawie. A może jednak się skuszą i jeszcze troszkę poskaczą. Obserwują pilnie. Patrzą, co się dzieje. Dają się już dotykać. Także powoli je oswajamy. Mam nadzieję je porządnie wyprowadzić, żebym mógł w przyszłym roku pojechać na regionalną wystawę bydła i je zaprezentować. Zobaczcie, jak pięknie wyglądają, pięknie się prezentują. A angusy się rozeszły tam po kwaterze jeszcze przed wyjazdem. Na chwilkę do nich zaglądniemy. Ja jadę jeszcze do kurek, a w międzyczasie przejdę się do naszych kóz. Zaczyna się okres zakacania. Rozdzieliliśmy stado na dwie części. Młode kózki, które są dziećmi naszego capa Rogera, wylądowały razem z Denisem w drugiej zagródce. Postawiłem przed chwilą belkę siana. No, mamy niestety tylko jeden paśnik, więc będą sobie tamte musiały bez paśnika poradzić. Będzie troszkę więcej poświęconego siana na legowisko, tak zwana strata. No ale cóż, pójdzie później jako piękny nawóz na pastwisko. Także o, dostały belkę, już się rozeszły. To jest to młodsze pokolenie naszych kózek. Będzie chodzić teraz z Denisem. Denis będzie polował na ich rójki. No i będzie je zakacał. Także myślę, że z półtorej do dwóch miesięcy będą tutaj razem chodzić, żeby ewentualnie dwa okresy rójkowe
mogły razem pobyć. O, jest tu ich kilka. Zobaczymy, jak się tutaj odnajdą. Natomiast do tych kózek tutaj lada moment trafi Roger. Dzisiaj już nie chcemy go przeprowadzać, ale prawdopodobnie jutro tutaj trafi Roger i wszystkie kózki, te tak zwane nasze starsze, które są od początku naszego stada, będzie tutaj Roger z nimi pracował, będzie z nimi tutaj bytował i będzie z nimi pracował. Gdzie zostaną tylko tam puste klatki, a lada chwila zabierzemy z tą baranka. Baranek już nie jest tutaj potrzebny, prawdopodobnie zrobił już swoją robotę i więcej tutaj siedzieć nie będzie musiał. Żegnamy kózki. Trzymajcie się. Jeszcze ostatni rzut na kurki. No, jestem teraz u kurek. Pozbieraliśmy jajka. Za chwilkę wyjeżdżamy już do domu. Koniec dzisiaj obsługi naszych zwierząt. Kury dostały kwaterę w piątek, 3 dni temu. Zobaczcie, jak one ją wyjadły. Jak one cały czas pracują tutaj na tej kwaterze. I cały czas wyjadają. Jak pastwisko, nawet o tak późnej porze, potrafi jeszcze im dać tutaj swojego bogactwa. Także cały czas utylizują, wyjadają co mogą wyjadać. Zobaczcie, równo z siatką wszystko przez te kurki jest zutylizowane. Wystarczyły 3 dni. Niesamowicie pracują, zobaczcie. W oddali gąski robią podobną robotę. A my już powoli wyjeżdżamy z farmy. Koniec obsługi na dzień dzisiejszy. Jeszcze zatrzymamy się przy angusach. Sprawdzę, jaki jest poziom napięcia. Żeby nie mieć niespodzianki, jak jutro się przyjedzie. Żeby je ścigać po całej wiosce. Angusy rozeszły się po całej kwaterze. Wybierają najlepsze dla siebie kąski. Szukają całych kolb kukurydzy. Utylizują to, co zostało na tym pastwisku, na tym polu, pastwisku może to nie jest, ale na tym polu sprawdzają, co tam smakowitego jest, a naprawdę tej kukurydzy leży tutaj mnóstwo. Sprawdzę, jaki jest poziom napięcia na pastuchu. Jest bardzo ważne, aby ten poziom był wysoki, o 5,4, 5,5. Mam 5,5 tysiąca voltów. Na pastuchu utrzymujemy wysokie napięcie, aby angusy nie rozeszły się w dalsze zakątki, żebyśmy ich po całej wiosce później nie musieli zbierać. Więc cieszy nas to, że jest duże napięcie, że nie wyjdą. Jedyne co, to może się zdarzyć, że dzika zwierzyna, szczególnie sarny, mogą spróbować przyjść tutaj na kukurydzę. No i wtedy mogłyby z tym pastuchem porobić jakieś problemy. To będziemy cyklicznie sprawdzać, jak wygląda tutaj poziom napięcia, jak wygląda pastuch. One nie będą tutaj zbyt długo, kilka dni, zanim to wszystko powyjadają. Mam nadzieję, że przez te kilka dni nic się złego tutaj im nie stanie. Jak wiecie, zakończył się konkurs na najlepszego rolnika prowadzony przez Gazetę Lubuską, najlepszego rolnika roku. Zajęliśmy 4. miejsce. Wszystkim głosującym bardzo dziękujemy za głosy, które na nas oddaliście. Zwycięzcy gratulujemy i życzymy sukcesów. Bardzo się cieszymy, że aż taką ilością głosów żeście nas wsparli. Wielkie dzięki. Cały czas trwa sprzedaż książki Joela Salatina, You Can Farm. Mamy dla was z Zuzanną wielką niespodziankę. Zbliża się święto komercji, tak zwany Black Friday z języka angielskiego. No i my się do tego przyłączymy i zapowiadamy darmową wysyłkę w czasie Black Friday na weekend, który będzie właśnie za tydzień na Black Friday. Będzie dostępna darmowa wysyłka dla tych, co się zastanawiają nad kupnem tej książki. No to polecam wykorzystać okazję. Zawsze to troszkę zaoszczędzicie i te kilkanaście złotych czy kilkadziesiąt złotych zostanie w waszej kieszeni. Także na weekend, za tydzień, na tak zwany Black Friday
ruszajcie z zakupami i nabądźcie książkę Joela Salatina, bo coraz jest więcej pochlebnych opinii, i to płynących ze świata nauki i z hodowców wypowiadających się właśnie o tej książce. Bardzo nas to cieszy. Na dzień dzisiejszy ja już się z Wami żegnam. Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia.